Witam i witam was serdecznie na kanale Jack TV. Słuchajcie, paczuszka do mnie przyszła z Chin, oczywiście z AliExpress zamówiłem sobie. Także słuchajcie, otwieramy dwie przesyłeczki. No pierwsza, w sumie to nawet nie pamiętam. Co tak kurwa mruga? Co w tej jednej wiem co jest, ale w tej kurwa nie wiem, nie pamiętam. Po chińsku pisze po chińsku. Widać, nie widać. Czy po japońsku? Nie, po chińsku. Weźmiemy nożyczki i kurna ta musi się sprawdzić. Nie ten. Nie pamiętam co zamówiłem. Wiem, że dwie rzeczy zamówiłem. Jedną wiem, co zamówiłem, a tej drugiej to no nie pamiętam. Nie pamiętam. Normalnie nie pamiętam, co to kurwa jest. Ach, no tak, dwie rzeczy. Słuchajcie, najpierw to sobie wyjmę. DJI Mini 4 Pro. Słuchajcie, za każdym razem, jak to wyjmowałem, musiałem to niestety trzymać w ręku, albo położyć na ziemi, albo jak byłem z synem, czy z drugim synem, to trzymali mi to w ręku, żeby przygotować. Ale wziąłem i zamówiłem sobie na AliExpress, bo taniej wyszło. Nie pamiętam teraz, ile zapłaciłem. Chyba jakieś 6 coś, 6 zł coś, czy 8 zł coś. Słuchajcie, smycz do tego, też z DJI. Czekajcie, jak to pokazać, żeby to było normalnie. Tak chyba jest dobrze, nie? Tak, dla was będzie chyba tak dobrze. DJI, no tu nie będzie napisane mini ten, ale jest to, że przynajmniej będę mógł sobie to zawiesić. Nie będzie musiało mi, nie będę musiał martwić się, że mi to, żeby to kłaść gdzieś na ziemi, czy wiecie. Także czekajcie, muszę to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Tu jest jeszcze jakaś. Patrzcie, mamy tutaj dwa takie zaczepy. Trzeba je tu z tyłu wkręcić, bo są tu specjalne miejsca na to. Wkręcamy sobie te. O kurde, to będzie trzeba za każdym razem ściągać, bo to przy wkładaniu do tego futerału to będzie trochę przeszkadzało chyba. Ale powiem wam szczerze, że teraz przynajmniej będę mógł sobie to zaczepić. Widzicie, mamy dwa te. Zaczepimy to pięknie, ładnie i tak. Jeden. Ciach. I mamy to pięknie. Pięknie, patrzcie. No i teraz zajebiście. Nie muszę się martwić, że to. Czekajcie, to kurde z tym paskiem. Aha, dobra. Zaczepiam i mam to pod ręką i mogę lecieć z tym, tak? Także słuchajcie, to jest fajna rzecz. Jeszcze oryginał pasek od tego, że to jakoś w miarę
No, teraz to jest miodzio, tak? A druga rzecz, którą zamówiłem, to jest, zaraz zobaczymy, zobaczycie. Ty, jak to jest pakowane? No, pięknie, zaraz zobaczymy, czy to jest tak fajne, czy takie kurwa gówno. Ciekawe, czy to się da do tej torby wstawić, bo to trochę duże jest. Co to jest? Czy takie odblaskowe? Dobra, słuchajcie, a to jest w takim tym, futrale, a to mało to dobrze. Nawet dobrze. Coś wiatło, coś jest nie ten teges. O, teraz. Słuchajcie, zamówiłem. Patrzcie, nawet. Wow, nawet są specjalne te kotwice. No i pięknie, patrzcie. To jest. Już wiecie chyba co to. Czy nie wiecie? Tu mamy niebieskie. Mam pomarańczowe. To jest mata startowa dla dronów. Kładziemy tu zazwyczaj najlepiej. To jest po to, żeby sobie położyć na ziemi, gdzie jest pełno piachu, trawa. Jak to sobie położymy, to i na to sobie postawimy drona, to nie musimy się obawiać, że tam zahaczy jakieś trawa, czy będzie przeszkadzać. Na przykład jakby była trochę wyższa, to spokojnie na to stawiamy i on na to miejsce z powrotem będzie lądował. Także drugie jest to, że jak z jakiegoś chodniczka czy coś, zawsze jest jakiś drobny piasek. Słuchajcie, dron ma silniczki takie normalne, nie są szczotkowe, więc można zniszczyć sobie po jakimś czasie, bo tam na pewno się może dostać raz na jakiś czas jakiś pył, kurz, kamyczki drobniutkie. Wiecie, to może zniszczyć nam silniczki drona. Dlatego lepiej mieć właśnie coś takiego. Także powiem wam szczerze, że nawet fajnie, fajnie wykonane, fajne. Ja za to zapłaciłem niedużo w sumie. Chyba jakieś 12 zł. Ale na AliExpress, bo na Allegro, no niestety drogo, drogo. Wbijamy pięknie. Jak chcemy na niebieskie, to dajemy na niebieskie. Wbijamy i to nam dodatkowo trzyma, żeby to nam nie odfrunęło, jakby tam był lekko wiaterek. Jak ja czasami startowałem, był lekko wiaterek. Więc mogłoby nam to ten porwać, nie? A tak przynajmniej wbite do ziemi. Nigdzie nie odfrunie ten wiatr nam tego nie zabierze. To nie mam pojęcia, do czego to jest odblaskowe coś, ale w sumie nie wiem, do czego to ma być zastosowanie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, do czego to może być zastosowanie. Czekajcie, otworzymy to, bo się tak zastanawiam, jak to. O co chodzi? To chyba jakieś naklejki takie wprasowane to kurde w tę folię. Ja pierdzielę. Pokaż mi to. Co to ma być? Aha. To jest jakieś naklejki. To się. Ale takie foliowane. Ale nie wiem, do czego to ma służyć. Tak naprawdę nie mam pojęcia, do czego ma to służyć, więc w sumie to sobie odłożymy. Nie wiem. Nie wiem, do czego to ma być.
I w sumie teraz już nawet nie wiem, jak to mam złożyć. To było złożone. Tak? Tak? Nie. Nie może być. Chyba. Skrętnie, nie? Nie skrętnie? Tak się nie da. Ty, ej, jak to było? No tak. Dobra, to to sobie teraz na razie schowam. I tak to wygląda. Także słuchajcie, jak teraz już będę startował, to sobie będę to rozkładał. Bardzo fajna rzecz. No i ten pasek, żebym mógł to sobie powiesić, to też na szyi, ten kontroler, także jest super, super jest. I to by było wszystko. Jack TV żegna. Hejka, pozdrawiam.